Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily Strulow. Play, play. I przekonamy się, czy Emilka zostanie wyrzucona z pociągu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie oczywiście. No ale cóż, jeszcze sklep na początku 500. Mamy to, co kupujemy już, kuchnię czy stoliki? Kuchnię czy stoliki? Kuchnię kupimy, będziemy mieli ładniej w tym naszym wagonie, chociaż jak nas wyrzucą, to co? Będziemy ich kupować kuchnię, oni nas wyrzucą? Jak myślicie? Nie wiem. Myślę, że jeżeli tak nas nie wyrzucą, to kupujemy tą kuchnię. A co? A jak nas wyrzucą, to przynajmniej będą mieli po nas ładną pamiątkę. Nie? No. Dobra, zaczynamy. Ach, nic. Nawet w sytuacji, kiedy mogą ją wyrzucić z pociągu, ona będzie czytać. Dzień dobry. I co będzie ze mną? Niestety nie mogę kupić nowego biletu, więc sądzę, że muszę wysiąść teraz. Nie, jak to? Co się stało? Tak, dziękujemy bardzo, Fresco. Okej. Okay. A ty tu co? Ty wiesz, że jesteś, że świetnie całujesz? O czym ty mówisz? No właśnie. A, o twoich snach. Tak, z ostatniej nocy. Wiesz co? Swoje sny zostaw dla siebie. Weź i idź stąd. Mhm. No może, ale to na pewno nie jesteś ty. Czy on czytał twój list? No właśnie, skąd on to wie? Jaki mądry. Jeśli nie chciałeś, żebym go czytał, to mogłaś go nie zostawiać otwartego w widocznym miejscu. Aha, był w kieszeni. No fajnie. Zła, Emilka, zła, ja też zła. Bagietka, to tak trochę jak Franek nam proponował, nie? Pamiętacie na początku? Croissanty, bagietki. No tak, no i co? Mamy sobotę, nietypowy dzień jak na Emilkę, to już w ogóle sobota. No i cóż, na pewno macie jakieś plany na dzisiejszy dzień. Także możecie mi napisać, jakie macie plany na dzisiejszy dzień, co tam. Czy korzystacie jeszcze właśnie z tego takiego weekendu, kto mi znowu przerywa? Tak, no wózek jest okropny. No ale co zrobisz, no jak w pociągu jesteś, to trzeba go łapać, no. Trudno. Tak, jakie macie plany na dzisiejszy dzień? Koniecznie mi napiszcie, czy właśnie wykorzystujecie jeszcze ten ostatni, tak jakby weekend wakacji, no bo w sumie tak jest. Jeszcze się można powiedzieć, że wakacje nadal trwają. Przynajmniej tak myślę. No i jestem bardzo ciekawa. Ja na pewno będę pracować nad filmami dla was, bo tak to bywa, najczęściej tak bywa, że jeśli staram się, żeby filmy pojawiały się regularnie, to nie mam wolnych weekendów. Bardzo rzadko się zdarza tak, że w weekend nie pracuję nad filmami. Pracuję nad filmami cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Jeśli nie mam przerwy żadnej ani nic, no to tak to niestety, albo niestety wygląda. No po prostu niestety dlatego, że nie mam czasu na nic innego, a niestety dlatego, że ja to bardzo lubię robić i nie mam z tym problemu. Ale po prostu, no ja tutaj nie mam za bardzo co wam opowiadać, bo mój weekend najprawdopodobniej będzie wyglądał tak samo jak cały tydzień. Zwyczajny mój, czyli będę pracować nad filmami dla was, tak. Ale właśnie dlatego bardzo chętnie poczytam, jakie wy macie plany i co tam ciekawego będziecie porabiać dziś i jutro. Jutro oczywiście nie ma Emilki, no bo 3 odcinki w tygodniu, tak jak już wam mówiłam, a od poniedziałku normalnie poniedziałek, wtorek, środa, jeśli nic się nie zmieni. A jeśli się zmieni, to napiszę na Facebooku, jak zawsze. Pamiętajcie, żeby tam zaglądać, bądź polubić moją stronkę, jeśli jeszcze tego nie robicie. No. Tutaj zauważyłam, że ta kuchnia jest jakaś taka mało wypaśna. Tak, wygląda inaczej niż wszystkie kuchnie dotychczas, tak mi się wydaje. Ale te kwiatki tutaj dużo dodały.
miłego klimatu. Najczęściej jeszcze zanim nagrywałam na YouTube, to kiedy miałam wolny weekend, to kiedy była szkoła, no to wiadomo, że jakieś tam odrabiałam lekcje. Na pewno chodziłam z moją mamą na zakupy. Kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, to chodziłam z mamą na zakupy zawsze w sobotę rano. Takie większe zakupy. I co? No i jak zrobiłam te zakupy, zrobiłam lekcje. Czasami też szłam w odwiedziny na przykład do babci, coś tam pomóc. No to potem miałam czas dla siebie, no i najczęściej w tym czasie grałam w różne gry. Najczęściej ze starych czasów to były gry typu MMORPG, czyli grałam na przykład w Iona, nadal gram, albo w jakieś tam inne, co tam było jeszcze, Perfect World był, Fly for Fun, i to były moje czasy tamte, kiedy chodziłam w sumie do gimnazjum, to były czasy właśnie takie gimnazjalne, i to właśnie najczęściej robiłam weekend, no a wieczorem jakieś tam programy w telewizji, wiadomo, w soboty, jak już jest wrzesień, to bardzo dużo ciekawych programów puszczają. No i to je oglądałam, czasami czytałam jakieś książki, oglądałam jakieś tam koncerty. Tak spędzałam weekendy, a szczególnie soboty, no bo niedziela to już raczej bardziej się uczyłam. Jeśli miałam coś do nauki, to się uczyłam. Czasami pomagałam też mamie z obiadem. No i tak jakoś mijał ten czas. Też kiedyś, pamiętam, w soboty często piekłam jakieś ciasto na niedzielę, albo nie wiem, robiłam domową pizzę, i to były właśnie czasy, kiedy uczyłam się właśnie takich podstaw kulinarnych, to właśnie najczęściej było to w weekendy, w soboty. Kiedy szłam z mamą na zakupy, to często planowałyśmy, co będziemy gotować, co będziemy piec, no i pomagałam jej przynosić składniki. No i potem w soboty spędzałyśmy czas w kuchni i w niedzielę czasami też. No, także tak wyglądały moje weekendy kiedyś. Ja obecnie nagrywam, a jak nie nagrywam, no to typowe domowe rzeczy, czyli sprzątam, wstawiam pranie, gotuję, wycieram podłogi. Takie typowe rzeczy, które na pewno też robicie wy, kiedy pomagacie rodzicom, bądź robią wasze mamy. W soboty, tak, sobota, dzień sprzątania, czyli wiadomo, trzeba wszystko w mieszkaniu ogarnąć. No ja też tak mam. Zawsze się śmieję, że Gingerowa robi porządki domowe. Okej, okay, koniec. Nie, mamy eksperta. Wow, fajnie. Good work, no wiadomo, że good work. Ten pan jest jakiś taki w gorącej wodzie kąpany. O, właśnie. Co tam? Pizza mrożona? Będziemy coś gotować, Emilka? Tak posłuchałaś mnie, co ja tutaj opowiadałam? Widzą? Nie szkodzi. Usiądź i zrelaksuj się. Emilka wszystko tutaj zaraz ogarnie, ja wszystko zadba. Jedzą sobie razem jedzonko i idzie Filip. No wiesz co? Nie lubię takich ludzi. Nie lubię takich ludzi, którzy myślą, że wszystko się im należy. Ja ci dam, ja ci będę miała na oku, panie Filip. Pan zobaczy jeszcze. Emilka tutaj sama nie jest. No. Continue. No właśnie, jaki jest plan Filipa? Co on tam sobie wymyślił? Ciekawego bądź nieciekawego? Zobaczymy. W sklepie byliśmy, zajrzymy. 200. Nie, nic. Nic, na nic nie stać. Więc continue i zobaczymy, co ten Filip tam wymyślił. Na pewno nic dobrego. Na pewno skoro just dinner, to będzie jej wypominał ten obiad. O, wstałeś wcześniej. Obawiam się, że nie spałem zbyt dobrze ostatniej nocy. Zatrucie pokarmowe. Aha. Ale tak to sobie wymyślił? Oskarżysz ją o to, że zatrułeś się jedzeniem z ich kuchni?
pisze raport i niech twój chłopak lepiej poszuka sobie jakiejś nowej pracy. No wiesz co, to nie jest mój chłopak. No właśnie. Jest miłym panem, który zrobił przysługę, dokładnie. I niczego nie chce w zamian. A co, nie wierzysz? No właśnie, to nie jest wina Emilki, że tutaj musicie razem być w tym pomieszczeniu. Ha! Jaki szantaż! Ale normalnie grube wątki się w tej grze robią. Obiad ze mną, kolacja, albo wysyłam właśnie ten raport. No wiesz co, opinie? Nigdy. Ludzie, co tu się dzieje? O, szejki będą. Czy to są szejki? Mi się wydaje, że tak. Truskawka i blender to się równa koktajl. Koktajl truskawkowy. Nie róbcie mi smaka na truskawki, przecież już się skończył sezon i trzeba cały rok czekać na truskawki. Nie. O, ci ludzie nie mają serca. Oczywiście można kupić w sklepie truskawki, ale to nie jest to samo. Chociaż przyznam wam szczerze, że czasem z braku laku to kupuję te truskawki. Te takie w paczkach z Biedronki. Wiem, że to ani niedobre, ani nie tanie, ale no czasami już nie można wytrzymać bez truskawek, więc coś tam czasami kupię. Ale w sumie bardziej niż truskawki to ja na przykład lubię borówki. Tak. Znowu gadanie o jedzeniu, wiem. Ale co ja na to mogę? O, tu będzie sałatka i mleczko. Tu, aha. Dobrze. Czy ktoś mógłby zamówić ten koktajl? Bo ja bym chciała zobaczyć, jak to się robi, zanim będzie tutaj natłok gości. Mam nadzieję, że nic złego nie wyniknie z tego Filipa. Chociaż patrząc na jego podejście, to różnie może z tym być. No patrzcie, wózek nie ucieka, chyba go przykleili do podłogi. Do tego czerwonego dywanu. O, tu będzie myszka, widzę. Co? No właśnie, dziękuję pani bardzo. Tu. Aha. Ojejku. Myszka, no widzę cię, mam cię. Ha. Chciałaś mnie wykiwać. Myślałaś, że jak tutaj robię nowe rzeczy, to cię nie zauważę. Nie ma tak dobrze z Gingerową. Nie ma. O, tu będą dwie osoby do skasowania. Świetnie. O, 6 gazet sobie napakowałam. Dobra, króla Santa. Pan chce. Quick, no wiadomo, że quick, w końcu tutaj Milka. Mam nadzieję, że to tło tutaj, co się tak rusza, to nie powoduje, że czujecie się jakoś źle. Bo wiem, że niektórzy ludzie są na to wrażliwi, tutaj się cały czas to porusza. Jednak ja nie patrzę na to, bo bardziej się skupiam na obsłudze gości. Ale no wy to macie już tutaj trochę inny widok na sprawę. Okej. Okay. Truskawka, pewnie będą jeszcze jakieś inne owoce. Może będzie banan i jagoda. Tak, w róże. Mam nadzieję, że będą takie owoce, ale w sumie w Emilce różne rzeczy czasami dziwne dają, więc zobaczymy, co to będzie. Jestem bardzo ciekawa. Jak zawsze zresztą. Wszystkiego jestem ciekawa w tej grze, wiem, ale taka jest prawda, więc nie będę wam tutaj ściemniać, że jest inaczej. Nie, nie to. No dobra, tam chce ktoś bagietkę. Nie, bo nie podam całego zamówienia. Tak, tak, tak i tak. Super. No. Ale wyście mieli tylko tak na chwilę spróbować tego koktajlu, bo ja chciałam sprawdzić, jak to się robi, a nie, że teraz przy każdym zamówieniu będzie. Wszystko mamy tu świeże, ale ten Filip sobie wymyślił ściemę, nie? Z tym, że się tutaj zatruł. Wszędzie można się zatruć, ale nie u Emilki. Nie! No tu przecież. Aj, źle kliknęłam. Stolik trzeba wytrzeć, tu trzeba przynieść gazetkę. Gazetkę jak kiedyś w bibliotece na zastępstwie. Wiem. Jak byłam właśnie na zastępstwach w bibliotece, to często sobie brałam tam jakieś właśnie gazetki i przeglądałam takie szkolne. To był czas. Tak, gazetki szkolne albo kupowałam Brawo. Tak,
Brawo było, była dziewczyna. Co tam jeszcze kupowałam? Teraz to by się musiała moja mama wypowiedzieć, bo ona mi kupowała te gazetki, a ja już tak do końca nie pamiętam. Brawo pamiętam i w sumie nie wiem, po co to kupowałam, bo nic mądrego z tego nigdy nie wyniknęło, a czasami były fajne dodatki, typu jakieś tam bransoletki czy coś. Dziewczynę, no to tam też kupowałam tak po prostu, bardziej żeby było coś kupione. Co tam jeszcze? Ze starych, starych czasów to była gazetka Witch Czarodziejki. Tak, to była jedna z moich ulubionych gazetek. Uwielbiałam to. Później, z tego co wiem, to była jakaś bajka chyba, ale pewności nie mam, bo to już nie moja epoka. Ale przez Witch Czarodziejki moja postać w Skyrim ma na imię Irma. I to jest już od dawna, odkąd kupiłam Skyrim dawno temu, to właśnie tak nazywałam sobie, bo miałam tylko jedną postać w Skyrim. No i właśnie jest to Irma. Także też coś nowego się dowiedzieliście teraz. I naprawdę to była jedna z moich ulubionych gazetek, uwielbiałam jej dodatki, jakieś tam magiczne kamienie i w ogóle była kiedyś przez Harry'ego Pottera i w ogóle to interesowałam się magią, powiedzmy. I to było dla mnie zawsze bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe. Te dodatki, jakieś tam wahadełka, tak, dla zabawy, wiecie. Jak się było dzieckiem. Dobra, mamy dzień zaliczony. Teraz już nie, potem nadeszła era CD Action, Cybermycha jeszcze kiedyś była, gry. Tak się chyba też taka gazetka nazywała, także kiedyś... Najpierw była era właśnie Brawo, Dziewczyna i Witch Czarodziejki, a później już nadeszła era CD Action i trwa do dzisiaj. I dlatego jestem tutaj z wami. Tylko jeden obiad. Dla Fresco, no. Jak tu wszystko naszykowane! No tak, tak, jasne. Może na przykład Emilka chciałaby, żeby tutaj był inny mężczyzna, a nie ty. Właśnie. Trzeba naprawdę kogoś dobrze poznać i w ogóle mieć cokolwiek do niego, żeby cieszyć się takimi chwilami. Właśnie. Mogłeś przeczytać list, ale jest pewna, Emilka, że niczego się nie nauczyłeś. No właśnie. Zrób sobie co chcesz ze swoją opinią, swoją recenzją i Emilka idzie spać do wagonu z jedzonkiem. Do swojej pracy. No, eksperta niestety się nie udało. Brakło troszeczkę. Continue. Tak, czy Filip zniszczy wszystko? Czy zniszczy Fresco i zniszczy wszystko, żeby tylko Emilka zwróciła na niego uwagę? No cóż, przekonamy się razem w poniedziałek rano, a ten odcinek już oczywiście kończę. Mam nadzieję, że podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!